Na wakacje pełne przygód zaprasza Apart Hotel Residence Jastrzębia Góra. Czwarta liga dla Podlesia! Tak cieszy się amatorski klub sportowy z Mikołowa. Radość po awansie do czwartej ligi uzasadniona, choć sposób i treść jej wyrażania już niekoniecznie. Tak wyglądała szatnia AKS-u, a to co się w niej stało nagrał jeden z piłkarzy. Film trafił do adresata komunikatu, czyli w tym sezonie bezpośredniej konkurencji do awansu Podlesianki Katowice. Tutaj radości nie podzielają, dlatego postanowiono upublicznić nagranie w mediach społecznościowych klubu. Wywołało to żywą dyskusję. Otrzymaliśmy na naszym profilu facebookowym komunikat klubu z Mikołowa, który wskazuje, że absolutnie nie poczuwają się do odpowiedzialności. Stoją murem za zawodnikami, którzy te nagranie stworzyli. Dlatego nie oczekujemy czegoś takiego. A czy nakazuje to dobre wychowanie, czy nakazuje to postawa sportowa, no to pozostawiam to do oceny tym ludziom, którzy mieli to okazję zobaczyć, a zaznaczę, że jest już na dzień dzisiejszy ponad 4,5 tysiąca wyświetleń tego filmu. W sezonie Podlesianka z AKS-em walczyła zawzięcie. Do ostatniego momentu nie było pewne, która z drużyn awansuje do czwartej ligi. Nie znamy powodu takiej aktywności drużyny z Mikołowa. Nikt z klubu nie chciał dziś wypowiadać się przed kamerą. Na stronie pojawiło się za to oświadczenie, w którym AKS postanowił przeprosić. Tyle, że niełatwo je odnaleźć. W odniesieniu do sytuacji związanej z publikacją krótkiego filmiku, na którym grupa zawodników naszego klubu wykrzykuje w szatni obraźliwe hasła w kierunku jednego z katowickich klubów, informujemy, że jako zarząd nie popieramy tego typu zachowań, a osoby odpowiedzialne za to zdarzenie zostały już ukarane. Jeśli ktokolwiek poczuł się obrażony, to z tego miejsca serdecznie go przepraszamy. Życzymy wielu sukcesów w zbliżającym się sezonie. Zarząd AKS Mikołów.